Cześć towarzysze, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kiepski Towarzysz, a to jest kolejny odcinek z gry Seven Days to Die. W dzisiejszym odcinku, no cóż, dalej będziemy przemierzać szpital. Mam nadzieję, że w tym odcinku w końcu nam się uda, bo już trochę tego szpitala mam dosyć, zwłaszcza po ostatniej niespodziance z psami. Do tego przed nami widzę, tak mam nadzieję, że to jest kościółek i ten kościółek bym chciał jako następny zwiedzić. Do tego jeszcze czekając, aż zrobi się dzień, mała niespodzianka mnie spotkała, gdyż ponieważ albowiem przyszła taka mała horda z tamtej strony i znajduje się ona gdzieś tu w szpitalu, pewnie gdzieś na dole, no chyba, że udało im się wejść na górę, więc będziemy mieli dodatkowe zombie do zabicia. Zresztą tutaj się jeszcze parę pląta i one gdzieś tam na dół wpadają. Widziałem jednego zombiaka, który skacze, to jest właśnie z tych mutantów takich. Ale dobra, bez zbędnego gadania, dzień nam się zrobił, więc możemy opuścić naszą bezpieczną strefę i z powrotem wchodzić do środka, zwiedzać. Mam nadzieję, że nie będzie mnie tutaj czekało nic strasznego. Chociaż nie wiem, czego mogę się jeszcze spodziewać. O, dobra. Postawmy sobie w ten sposób. A, okej. Okay. I tak już nie mogę dalej postawić. Odcinek dzisiaj niestety będzie trochę później. Mówię wam o tym, bo mieliśmy małą przygodę z moim psem. Musiał pilnie iść do weterynarza. Złamał sobie pazura. I niestety nagranie i to cały montaż i wrzucanie jest trochę opóźnione. Dobra, czy mnie coś tu zaskoczy? Pewnie za kotarką. Nie. Tu akurat nie ma niczego. Także spoko. Cieszy mnie to. Początek odcinka taki lightowy. Dobra, mamy dwa przepisy na gotowanie. Już powoli to gotowanie będzie na stówkę. Chociaż tu jest ten dziwny sufit i nie wiem, czy nie pospadają mi na głowę. Dobra, tu w lusterku nie ma nic. Wiecie, ja się obawiam cały czas tych psów. Dobra, tam chyba widzę zombiaka. Nie wiem, czy coś tu jeszcze gdzieś ukrytego może być. Tak, tam jest zombiak. Już go nie ma. Tu są jakieś zasieki, żeby na górę nie iść. Winda dalej zablokowana. Więc raczej nic w windzie nie będzie. Jest mnóstwo walizek do przeszukania. Dobra, to sobie weźmiemy. Tutaj jest coś i tam było. Naprawdę, tutaj, żeby przeszukać, to jest od groma miejsca. A zezłomujemy sobie te spodnie. Bo jakieś tam spodnie mamy. Śpiwór mi nie jest potrzebny. Tu jest jeszcze kawiarka. Tam po schodach raczej zejść nie mogę. Tak, jeszcze tam pójdziemy. Słuchajcie. Tak, tu są zawalone te schody. Nie, zabarykadowane. Okej. Ale pytanie, czy my tu byliśmy, czy my tu nie byliśmy? O, i tutaj się pan dobija, ale to jest chyba parter, więc tam w teorii powinniśmy być. Dobra, pierwsze to pójdziemy tamto skrzydło poszukać, bo tu mamy wyjście, żeby chyba iść dalej. Tak mi się wydaje. Czy coś w śmietniku będzie? Kamienie i zgniłe mięso. Zgniłe mięso przed chwilą wyrzuciłem, żeby sobie miejsce po prostu zrobić. Automat coś ma, ale ja nie mam na to pieniędzy. No dobra, tu są kamyczki. Najwyżej po prostu to powyrzucam.
Jeśli słyszycie, to gdzieś właśnie te zombiaki były. Czekajcie, tu byliśmy. Czy nie byliśmy tutaj? Tu chyba byliśmy. Tak, bo tam jest ta szatnia i tam się szło. Dobra, to tu po prostu jakieś zombie się chyba przebiło przez te drzwi. No mniejsza. Dobra, nie wiem gdzie jest to zombie, czy ono się już przebiło, czy nie. Ale gdzieś ryczy, syczy. Dobra, wejdziemy tu. Nie wiem, co tu możemy spotkać. A, tu są drzwi zablokowane, dobra. A więc tak, moi drodzy, idziemy tu. Tam widzę zombie leży. I musimy iść na górę. Na kolejny poziom. O, tu więcej was było. Dobra, czekajcie, nie będę strzał marnował. Bo też trochę ich mało mamy. Dobra, tu jeszcze nam spadł akurat z góry. Dobra, wytrzymałość się skończyła. Ale naprawdę, ten szpital jest ogromny. Takie miejsca to bardziej chyba eksplorować na streamach, wiecie? Nie na odcinkach, bo trzy odcinki z jednej miejscówki to aż mnie przeraża. Dobra, i teraz mamy jakąś część biurową. Na spokojnie, tu może też być zombiaków. Dobra, jest jeden. Ej, w rękę dostał, a nie w czoło. No, ale nie ruszaj się tak. Dobra, ten padł, ale słyszę gdzieś tu się więcej ich obudziło. Bo zacząłem tuptać. Ale chyba tylko jeden. Dobra. To tu chyba piętro mamy wyczyszczone. Tak mi się zdaje. I tu jest zejście na dół. Czyli co, ja mam latać góra-dół? No i tu jest zablokowane. Ale tam są jakieś takie wzmocnione drzwi. Znowu się ciemno robi. Ale pewnie o! Jest pan, który nam te drzwi otworzy. Miło. Z jego strony. O tak, ciemno się zrobiło, ponieważ zaczął padać deszcz. Można, można. Dobra, tutaj jest aktówka nienaruszona. Dobra, i jeszcze śmietnik do przeszukania. To sobie chętnie wezmę, to mięso wyrzucę. Nie wiem, jak on długo tą ścianę, znaczy te drzwi będzie rozwalał. Bo chciałbym tam przeszukać i nie wiem, co mnie czeka tu na dole. Napis exit. Aha, i wyszliśmy w tym miejscu, w którym chciałem być. W sensie, no, tam wejść jeszcze do tego pomieszczenia. Ale te drzwi były zablokowane. A nie chcę też tracić czasu, żeby te drzwi wszystkie rozwalać. Trochę mu chyba zajmie to rozwalanie. Tak, 2000, dobra. Towarzysze, nie ma sensu. Oho, gdzieś jakiś zombiak. A, tu się ten gruby dobija. Czemu ty idziesz tam? Ja tu jestem, halo.
teraz w drugą. Nie wiem, ile on ma wytrzymałości. Fajny byłby chociaż mod, który pokazywałby stan zdrowia tych zombiaków. Dobra. Udało się go uśpić. Ale to mnie nie pociesza, bo nie wiem, gdzie jest reszta ekipy, która... o której wam mówiłem... tam w moim bezpiecznym miejscu. O matko, tu jest jakaś z czerwonymi oczami. Ale jeszcze takiego zombiaka nie widziałem tutaj. Więc nie wiem, co mogę się spodziewać po niej. I też nie wiem, gdzie jest ta reszta ekipy. Ale to chyba słyszę tego z góry. Przed chwilą nie byliśmy. Wszystkie piętra chyba... A nie, tu byliśmy, dobra. Wiecie co, mam już chyba zaniki pamięci. Chociaż ja to wolę mówić, że ja mam pamięć krótko... leniwca. Dobrą, ale krótkotrwałą. Boże, się wystraszyłem. Tamto coś dalej leży. Dobra, ta już zagrożenia nie stanowi. A jeszcze jest ta. Dobra, ta też zagrożenia już nie stanowi. Ale no tej to się obawiam. Nie wiem, co to jest za zombiak. I w sumie leży, wiecie, w takiej izolatce jakby. Czy oni jakieś... Aha, obudziła się. I biega. Ups. Dobra, nie, to trzeba chyba z pistoletu. Bo to jest szybkie. A ja za nim przeładuję. Ej, gdzie ta zniknęła? Ej? Ten zombiak mi gdzieś zniknął. Halo? Dobra, wiecie co? Trochę amunicji zmarnowałem. Ale to nic. Ale skubana szybka krzyczała. Ja nie wiem, czy ona nie wzywa zombiaków. Dobra, mamy kolejne i przyszła akurat ekipa. O, dobra, jedzenie, jakieś lepsze buty. Nie wiem, skąd oni wchodzą. Aha, tu przebili lodówkę, dobra. Znaczy, przebili lodówkę, zniszczyli lodówkę. I weszli tędy. No i takie pomieszczenie i nic tu nie ma. Trochę smutek. I to jeszcze z takim zombiakiem. Dobra, nie wiem, czy jest sens po takim hałasie chodzić na kucaka, ale zawsze może. Może coś to da. Dobra, tu już wszystko. Tutaj po... Gzymsie na górę. No ale dobra. Tamtego zombiaka się nie spodziewałem. Tu jest kolejny, który się dobija do okna. A to jest ten, co chyba drzwi próbował rozwalić. Tak, to jest ten, co próbował drzwi rozwalić. Już się rozmyślił. Twierdził, że jednak nie. Ale gdzieś dalej słyszę te zombiaki. One gdzieś cały czas są. Tu jest ten głupi zombiaku. I tu więcej u niego nie ma kolegów. No całe szczęście.
Dobra, w ławkach nic ciekawego. Dobra, na razie biorę wszystko, potem to jakoś tam będę wyrzucał. Robię miejsce w ekwipunku. Dobra, i chyba wszystko. Tu winda dalej zablokowana. Dobra, ciekawe mnie tamte drzwi, co tam będzie. Jak tutaj taki zombie jak był, to ciekawe co będzie dalej. Dobra, z tej strony mnie nic nie zaskoczy. Aha, tu jest wyjście na zewnątrz. Dobra, tutaj też nie ma nic. Jest w miarę bezpiecznie. Więc to mnie cieszy. Dobra, chyba sobie trochę pobiegam. Najwyżej jeszcze jakieś zombiaki się na mnie rzucą. Dobra, jest kolejny przepis. Ta szafka jest otwarta? Tak. Przez chwilę nie było widać, czy ona jest otwarta, czy nie. Ale nawet trochę wody już. 32 butelki, słoiki wody nazbierałem. Także jest całkiem okej. A, tu byliśmy. I tu też nie możemy przejść. Tu jest zablokowane, ale pewnie z tamtej strony jakoś jak wejdę, to będziemy mogli przejść. O, dobra, tu jest kuchnia, tu nic nie było. Dobra, towarzysze, lecimy dalej. Nie, dobra, 26 strzałów, więc to nie będę marnował. Masz mokre ubrania. No, ciekawe czemu. Pada, no. Tu były te nieszczęsne psy. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. A czy da się tu jeszcze gdzieś iść? Dobra, mamy ptasie gniazdo, może. Aha, dwa piórka, no to. No to dało. To nam gniazdko nie oddało. Tam chodzą kolejne zombiaki. Halo? Ja bym chciał tu wejść. Dobra, udało się wejść. O, na wejściu nie ma zombiaków. Tylko pytanie, co tu będzie? Czego ja się mogę tu spodziewać? Bo są jakieś te worki. Mam nadzieję, że nie będzie psów jakiś, ale temu chyba głowy nie strzelę. No ale dobra. Trzech uśpionych, tam jest kolejny. Ale to jest ten, co ma tak dużo wytrzymałości. Chociaż widzicie, te ataki ukradkowe, czy jakoś tak to można nazwać. Dają dużo. Dobra. Tu nie ma nic. Znaczy, tu są półki do przeszukania. I powiem wam tak. Już tyle szpitala zwiedziliśmy. I jeszcze nie znaleźliśmy żadnego antybiotyku. Ani jednego. Ale już chyba szybciej, jak będę rozwijał sobie medycynę. I po prostu z tej medycyny będziemy próbowali robić te roślinne antybiotyki, coś takiego. Bo innej możliwości nie widzę. Nie, tu nie będzie nic. Ale i tak nie czuję się jakoś pewnie. Dobra, tu zombiaka też nie widzę. Tam jest zombiak i tu jest zombiak. Dobra, tamta łup upuściła, ale ja bym chciał strzały odzyskać. Bo już coraz mniej tych strzał. Potem nie wiem, na co się przesiądę. Chyba na włócznie z powrotem. Bo jednak co po cichu, to po cichu. Daje to jakiś komfort. Dobra,
Tu mamy złom. Złom nam się przyda. Dobra, na młotek nie mam miejsca. Ale zaraz sobie to możemy zjeść. Od razu trochę życia odnowimy. Bo z życiem i z zombiakami to nigdy nic nie wiadomo. Tu są te drzwi, do których chciałem się dostać. Ale nie mogłem się przez nie przebić. Znaczy były zamknięte, no. Nie to, że nie mogłem, bo nawet nie próbowałem. Szkoda też, że wiecie, jak masz wytrych, to nie możesz otworzyć takich drzwi. To też jest trochę smutne. Tamtędy przyszliśmy też, czyli musimy iść tą stroną. Jest kolejne wyjście, jest kolejny zombiak. Tutaj nikogo na razie nie widzę. Tu są drzwi do windy zablokowane. Tu jest zombiak. Już go nie ma. Trzeba trochę taktycznie, wiecie o co chodzi. Jak na końcu nic fajnego nie będzie, to się trochę wkurzę, bo praktycznie 3 odcinki na to trzeba poświęcić. Dobra, ten padł. Czy tu na zewnątrz coś będzie? Tak, kolejny zombiak. Nie wiem, no chyba, że ja coś pominąłem tutaj. Ale wątpię. No dobra, jeszcze jest trochę tam wejścia na tą górę. Tu jest za kratownicą, ale chyba nie chce mi się jej na razie rozwalać. Na górze nic nie widzę. No to dobra, to idziemy na górę. Gdzieś zombiaka słyszałem. Gdzieś na górze jest. Gdzieś spadł. Ale gdzie? Dobra, i teraz tak, czy dalej mogę obchodzić te piętra? Tak. I to jeszcze do góry. No to... Nie wiem, musicie mi wybaczyć, ale 3 odcinki na... przejście całego szpitala. Nie sądziłem, że to aż tyle zajmie. Co? Oho, dobra. Już widzę, że tu będzie zabawa, bo na wstępie tam stoi trzech zmutowanych. Także tutaj może być zabawa. Tam nie przejdziemy. I wiecie, najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy mam lecieć na górę. Tam jest kolejny zmutowany, czyli ten szpital to był bardziej jak obiekt badań. Dobra, i zombiaki się posypały. Próbuję najpierw tamtego uszczelić, póki... Dobra, i was to nie wiem, pałką elektryczną. Okej. No niezła ta pałka. Dobra, ta pałka oddaje, powiem wam. Jak mam być szczery. Tu się posypały. Tam jeszcze jest jeden na górze. Jeszcze chyba mu się nie udało spaść. No ale tamte. Tamtymi może być problem. Dobra, jednak na dwie strzały poszedł. Teraz kolejny to jest ten skaczący gnojek. Nie wiem, czy uda mi się podejść tak blisko. No, jakbym jeszcze trafił.
Pamiętajcie, jak kiepski ma plan, to zawsze nie wypali. Taka złota zasada już chyba. Dobra, udało się ich pozbyć. Ta pałka jest całkiem spoko. Tamten mnie zastanawia. Dobra. Rzecz już wyczyszczone. Nie wiem, ja to chyba zacznę po prostu sprintować. Wiecie, niech się dzieje, co się ma dziać. Dobra, wyrzućmy drewno na razie. Klej możemy wziąć. O... Gdzieś słyszę kolejnego zombiaka. O, jest przepis. Spoko. Wiecie co, w szpitalu to ja bym bardziej spodziewał się schematów, które są związane z medycyną, a nie z kuchnią. To też jest dziwne. No ale rozumiem. Losowe generowanie. Czekajcie, tu mamy jeszcze do zebrania. Dobra, to na razie olej do silnika nie trzeba. Mój samochód oleju na razie nie bierze, także. Dobra. To łupek bitumiczny to mogę wyrzucić. A wiecie, potem standardowo, jak będzie potrzebne, to się będę tym martwił później. Dobra, lecimy dalej. Już po prostu sprintujemy. Bo nam się powoli znowu odcinek kończy. Aha. W ten sposób tu trzeba przejść. Dobra, i teraz tak, żeby psów nie było, to jakoś to przejdzie. Mam nadzieję, że psy to były po prostu taki straszak na samym początku. Takie, nie wchodź tu, tu nic nie ma, nie potrzeba, nie musisz tu wchodzić. I tak patrząc na to, co znajduję, to faktycznie nie było po co tu przychodzić. Bo nic fajnego tutaj nie znajdujemy. Dobra, tu coś jest. Tu jest dach. I na dachu może być też zabawa. Już po prostu będę leciał. Jak gdzieś tam zombiaki... No dobra, najpierw to muszę trafić w nie. No i trafiłem i oczywiście co? I nic. Dobra, jest tu was trochę. Brak wytrzymałości, standard. Masz skręconą rękę, no i fajnie. Przydałoby się trochę zdrowia odzyskać. Cierpisz na infekcję. Okej, okay. Zaraziły mnie już infekcją. Tu mam słoik miodu. On do 5% leczy, także spoko. Udało się. Od razu sobie miejsce w ekwipunku zrobimy. Szynę użyjemy. No jak, nie mogę szyny do złamanej, a mogę gips? Gips też nie. Okej, okay, czyli to jest tylko do nóg. A jak sobie złamiecie rękę, to już trudno życie. Radźcie sobie. Logika. Okej, okay, powiem wam, że jednak chyba bieganie na sprincie to nie był dobry pomysł. Tu coś będzie. Tu jest jakiś generator, ale z nim nic nie mogę zrobić.
Dobra. Ewentualnie zacznę po prostu broń palną używać. Może to będzie lepsze. Oho. Gdzieś zombiaki słyszę, ale gdzie? A tutaj. Dobra, na trzy chyba dwa nie weszły. Dobra, co ty masz? Worek z krwią i jakieś bełty, ale to do kuszy, a ja kuszy nie używam. Dobra, tu więcej nie ma nic. Dobra, słuchajcie, najwyżej odcinek będzie trochę dłuższy, ale ja już chcę skończyć ten szpital. Tam jest wojskowy. Jeszcze reloading. Fajnie. Dobra, już po prostu tak wiecie, żeby przejść to, żeby zobaczyć jaka jest główna nagroda. Dobra, ten kaptur mogę wyrzucić, chociaż mogłem zezłomować, ale dobra. Okej, okay, są dwa... dwa schematy medyczne i dwie apteczki, także to już jest coś. Okej, okay, tu jest więcej zombie. Dobra, były dwa psy, ale udało się je ubić. Całe szczęście. Dobra. No to był jednak bieganie w takie miejsca na sprincie. To nie jest dobry pomysł. To jest wręcz głupi pomysł. Dobra, tutaj mamy jeszcze amunicję jakąś. Do pistoletu, także odrobiliśmy trochę amunicji. Dobra, co? Lecimy dalej, nie? A tu jest zejście do windy. I pan budowlaniec. Nie wiem skąd on się pojawił. Czy on wstał? Był gdzieś tutaj? No ale obawiałem się, wiecie, psów, a tu jednak... Aha, proszę bardzo, jeszcze więcej psów. A czemu nie? Dobra, zejdźmy sobie tu, zobaczmy, bo tu jest jakaś skrzynia. Może skrzynia chociaż odda. Schemat i w sumie części to w sumie nie oddała. Bo i tak nie mogę tego robić, tak nie mogę tego robić na razie. Dobra, co mnie tu czeka? Halo? Jestem na górze. Zombie? Dobra. Budzą cię. Zapraszam, po kolei. Dobra. Wózek woźnego, jakaś kanapka. Tutaj coś jest? Nie ma. Tu winda dalej zablokowana. Z tej strony. W składziku nic nie było. Dobra, lecimy na górę. Już chyba niedużo zostało. Aczkolwiek... Tak, to jest chyba już koniec. A nie, jeszcze tam jest wyjście. Dobra, dzień dobry. Zapraszam do tańca. Dobra, czy wy coś tutaj sensownego mieliście?
A tu jeszcze na dach można sobie wyjść. No masakra, mówię wam, to jest tyle miejsca do zwiedzania. Dobra, tutaj zombiaki są wyczyszczone i tam mogę iść i tu mogę iść. O masakra. Dobra, tu jest wejście gdzieś. Tu jest wejście gdzieś. Ale dobra, jest torba z amunicją. Czemu tej amunicji? Tą amunicję to ja potrzebuję. Mogę wywalić cokolwiek, żeby tylko wziąć tą amunicję. I w sumie końcówki też mi się przydadzą. Dobra, te piórka wywalmy. Z dwóch piórek to ja naprawdę tyle amunicji porobię. Wejdźmy jeszcze na sam dach i potem polecimy. Nie chciałem tu wchodzić jednak. Ja tu jednak nie chciałem wchodzić. Ja to zawsze mam głupie pomysły. Ile ich tam się wysypuje jeszcze, a jeszcze ten ptasior lata to. O, dobra, ale psy są wybite. Dobra, muszę stąd uciekać. Muszę stąd zwiewać. Zachciało mi się kuźwa wchodzić na górę. Ten se chyba przeskoczył trochę. Zaraz mi się chyba pistolet skończy. Ja gdzieś chyba psa słyszę. Dobra, uciekamy z powrotem. Dobra, nie uciekamy. Ha! Po co ja tam wbiegałem? Nie, powiem wam tak. Chciałem to na szybko zrobić, żeby szybko to zamknąć ten szpital i no, nie spodziewałem się tego, że na tym dachu będzie aż tyle zombiaków. O, i to się będzie mogło tak skończyć. No cóż, moi drodzy, nie ma sensu, żeby nagrywać jak lecę po ten plecak, bo pewnie sporo przygód jeszcze przede mną. A jakbym to jeszcze miał nagrać, może w następnym odcinku to nagram, ale już nie chcę męczyć czwarty odcinek tego szpitala. Chociaż jak sami widzicie, no wyzwań jest co niemiara. Każdy etap non-stop czymś zaskakuje. No nie wiem, zobaczę. Muszę to przemyśleć. Zobaczyć, czy ich nagrywać. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć do końca ten szpital i czy po prostu już to zrobię jakoś poza, może na streamie i po prostu, nie wiem, pójdziemy dalej zwiedzać, bo to jest po prostu masakra. W tym szpitalu już chyba umarłem czwarty albo piąty raz. No i co, moi drodzy, tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, zostawcie komentarz, jeśli wam się podobało. Albo jeśli wam się nie podobało, też zostawcie komentarz. Napiszcie, czy chcecie dalej męczyć ten szpital, czy już po prostu sobie to darujemy. Zapraszam was także na mój Instagram, TikToka i Twitcha.
A ja się z wami żegnam. Miłego dnia lub miłego wieczora. Trzymajcie się. Cześć.